dobry, witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu, którego tematem jest, są mediacje. Jest z nami Pani Barbara Matysiak, mediator sądowy i pozasądowy. Ostatnio głośno było o temacie mediacji, dlatego że był plan wprowadzenia takich obowiązkowych mediacji dla osób, które są w trakcie kryzysu małżeńskiego, które planują rozwód. I wiem, że to kilka lat temu i to był taki moment, kiedy nagle o mediacjach zaczęło być głośno, że wcześniej kojarzyły nam się mediacje gdzieś tam, mediacja dla okupu, przestępstwa, prawda? Trochę tak było. Tak filmowo się bardzo, szczególnie w Polsce kojarzyło. Natomiast rzeczywiście od tego momentu, kiedy gdzieś tam planowano wprowadzić ten temat mediacji jako jeden z takich elementów, które prowadzą do rozstania i rozwodu, to zaczęliśmy w ogóle patrzeć na słowo mediację zupełnie z innej perspektywy. No właśnie, z jakiej perspektywy? Co to są mediacje? Czym są? Kiedy się je stosuje? Ogólnie poprosimy o informacje. Mediacje to jest taki polubowny, alternatywny sposób rozwiązywania sporów. Niezależnie od tego, czy to jest sprawa sądowa, czy to jest sprawa pozasądowa, z pomocą profesjonalnego mediatora możemy w takich bezpiecznych, spokojnych warunkach spróbować znaleźć rozwiązanie naszych kłopotów, konfliktów, spraw, które nas różnią. I niezależnie, czy to są sprawy rodzinne, czy to są sprawy cywilne, gospodarcze, jakby tam, gdzie jest możliwość mediacji, gdzie prawo to dopuszcza, to możemy w każdej kwestii mediować. No właśnie, czyli jakby żeby myśleć o mediacjach, to musimy mieć dwie strony, które mają swoje oczekiwania, prawda? Mają pewien do tego. Żeby to nie było pojaratywnie, nie musi to być głęboki konflikt, ale mają, nazwijmy to, różnice zdań. Wówczas... A z kolei muszą się porozumieć. Tak, i mediacja daje trochę korzyści innych niż taki tradycyjny, sądowy sposób rozwiązania sporu. Ponieważ rządzi się swoimi prawami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego, chociażby poufność. Czyli jeżeli idziemy do mediatora, nie ma znaczenia, czy na zlecenie sądu, czy z własnej inicjatywy, to wszystko, co powiemy na mediacjach, objęte jest tajemnicą. Więc to jest w nieformalnych warunkach, możemy powiedzieć sobie to, czego być może nie powiedzielibyśmy w sądzie. Bo w sądzie wiadomo, że jest to ujęte w pewne ramy, jest sąd, jest powaga, są pełnomocnicy w znakomitej większości, którzy reprezentują strony. A tutaj możemy to trochę tak jak przy tajemnicy spowiedzi, powiedzieć sobie wszystko tak naprawdę. Więc to jest, a druga rzecz, mediacje są dobrowolne, czyli jeżeli idziemy na mediację, to w każdym momencie mamy tą pewność, że jest to nasza dobra wola. Czyli nikt nas nie może zmusić do podpisania czegokolwiek, co nam w naszej ocenie nie służy, co jest niezgodne z nami, co może w jakiś sposób obchodziłoby sprawy, które są dla nas ważne. No właśnie, tak w związku z tym, że spotykamy się troszeczkę przy okazji 25 kwietnia Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, chcę porozmawiać o tych mediacjach w takim aspekcie sporu w związku, czyli kobieta-mężczyzna podejmują decyzję o tym, że chyba jest moment na to, żebyśmy się rozstali. Mówię specjalnie słowo chyba, bo wtedy można skorzystać właśnie z mediacji, które też się pewnie zdarza. Tak, to jest bardzo dobry moment i coraz częściej zdarzają się mediacje pozasądowe, gdzie strony, które zastanawiają się albo już podjęły decyzję, że się rozstają, przychodzą do mediatora, żeby wypracować te najważniejsze sprawy, które dotyczą ich, a jeżeli mają dzieci, też ich dzieci właśnie. Czyli zanim jakby już gdzieś tam jest ta zanim my, złożą pozew o rozwód, to przychodzą do mediatora i z pomocą mediatora wypracowują takie porozumienie rodzicielskie, w którym ustalają najważniejsze rzeczy właśnie, podział opieki nad dzieckiem czy wspólnymi dziećmi, rodzaj finansowania wspólnych dzieci, inne istotne rzeczy, które budzą ich wątpliwości i chcieliby ustalić, żeby nie było na przyszłość wątpliwości. Zawsze
kiedy rozmawiamy ze stronami w trakcie ustalania, jeżeli jest to tutaj pani mecenas bardzo mądre słowo świadomość, jeżeli strony są świadome i w sposób świadomy rozmawiają, no to też mówimy o tym, że jeżeli nawet wypracują to porozumienie, to nie jest cerograf, który podpisują do końca życia i który im związuje ręce. Nie, wręcz przeciwnie, to jest takie miejsce i taki sposób, który pomoże im łatwiej wykonywać te obowiązki względem dzieci, czy korzystać w ogóle z wszystkich spraw, które łączą ich z dziećmi. Natomiast jeżeli ta ugoda będzie realizowana, to możemy ją schować do szuflady. Tak jak tutaj pani mecenas powiedziała, czy w przypadku umowy, którą podpisujemy, czy w przypadku małżeństwa, mamy akt ślubu, ale on jest w szufladzie. I jeżeli się rozstajemy, no to potem on jest nam potrzebny przy rozwodzie. Tak samo tutaj, jeżeli ustalimy te warunki i rodzice świadomie ustalą te warunki właśnie przy tej mediacji, przy porozumieniu rodzicielskim przed rozwodem, no to to porozumienie będzie leżało w szufladzie, bo oni będą się szanowali. Ale jeżeli cokolwiek, nawet czasami nieświadomie właśnie występuje ta alienacja, czy gdzieś tam emocje pójdą nie w tym kierunku, to drugi rodzic może wyjąć tą ugodę i pokazać, zobacz, tutaj napisałeś, tak? Tutaj ze mną ustaliłeś. A co więcej ustaliliśmy, bo jest coś takiego jak klauzula mediacyjna w każdej ugodzie, czyli że strony zobowiązują się, że będą najpierw rozmawiać ze sobą. Jeżeli dialog nie przyniesie rezultatu, to skorzystają z pomocy mediatora i dopiero wtedy, kiedy nie uda się wypracować tego porozumienia, skorzystają z drogi sądowej. Jasne. Więc jakby też jakby zobowiązują się do tego, że będą szukali rozwiązania najpierw polubownego, a jeżeli wykorzystają taką możliwość, dopiero wówczas pójdą do sądu. Bardzo mnie ciekawi, jak pary trafiają do pani na spotkania, bo pewnie część trafia sama z siebie, bo usłyszała, ktoś powiedział, że jest pani mediator fajna, która pomoże wam się dogadać, zanim pójdziecie do prawników i zaczniecie sobie gdzieś tam ustalać kwestie rozwodowe, pomoże wam ustalić formalnie pewne decyzje, które trzeba podjąć, które są potrzebne do tego, żeby podjąć rozwód. Ale pewnie też czasem z przymusu, ciekawa jestem, czy mediacja w Polsce jest dobrowolna, więc o ile sąd może zobowiązać strony, żeby przyszły na spotkania informacyjne w sądzie dotyczące mediacji, tak dalsza już mediacja ma zawsze charakter dobrowolny, więc nie ma takiej możliwości, żeby strony z przymusu przyszły. Aha. Zdarza się tak, że sąd kieruje stronę do mediacji, ktoś składa pozew do sądu o miejsce, właśnie ustalenie miejsca pobytu, dziecko, regulowanie kontaktów, uregulowanie alimentów i sąd od razu kieruje stronę do mediacji, jakby zanim rozpocznie procedowanie całej sprawy. Ale to mediator dzwoni i informuje strony o mediacji i pyta, czy strony zgadzają się. Więc absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby zmusić drugą stronę do mediacji. Jasne. Natomiast strony do mediatora trafiają z różnych miejsc. Czasami sędzia korzysta, ma tą listę stałych mediatorów, ale też od stron słyszy, że dany mediator pomógł im. Czasami pełnomocnicy na sali proszą mediatora, bo już przy różnych innych okolicznościach korzystali z pomocy tego mediatora i wiedzą, że ten mediator specjalizuje się w danych mediacjach i potrafił w jakiś dobry sposób poprowadzić strony, wentylować te emocje stron. Bo zdarza się tak, że nie każda mediacja musi się zakończyć podpisaniem ugody. Natomiast to jest taki sposób, gdzie, tak jak już wspomniałam, można w bezpiecznych warunkach powiedzieć to, czego nie zawsze możemy użyć w sądzie. Czasami jest tak, że strony są tak bardzo skonfliktowane i w sądzie każde słowo jest protokołowane. Trzeba bardzo uważać na to, co się mówi. A tutaj czasami można taki codzienny, potoczny język użyć, czy powiedzieć, boli mnie to, co mi zrobiłeś, czy boli mnie to, co mi zrobiłeś. Nie zgadzam się na coś takiego. Jest to taka spokojna rozmowa, no czasem nie jest spokojna, czasem jest bardzo emocjonalna i trzeba rozdzielać strony na właśnie takie pojedyncze spotkania, ale to jest takie miejsce, gdzie można wentylować emocje. Czasami jest właśnie tak, że strony nie podpiszą ugody, nie wypracują do końca tego rozwiązania, ale wrócą do sądu
i te emocje już są inne. I potem się bardzo są często. Wygadane, tak, jakby, i oni się już potem bardzo często porozumieją. W którym momencie takiej sytuacji właśnie pary okołorozwodowej zalecałaby Pani wizytę mediatora? Czy musi dojść już do tego, do tej takiej małej, napiętej sytuacji, że czujemy, że coś tam już może się zadziać, czy lepiej po prostu od razu sobie zaplanować, chodźmy, zanim sobie skoczymy gdzieś tam, bo wiadomo, że na początku jest szok, potem jest tak jakby no spokojniej troszeczkę, potem im bliżej tej sprawy w sądzie, gdzieś tam te emocje, bo który moment jest dobry dla pary? Powiedziałabym, żeby... że mediacje są ważne i dobre w każdym momencie. Ale z takich, chyba takie dwa przykłady, które najbardziej zapamiętałam, kiedy świadomie małżeństwa rozstające się przyszły do mnie, ktoś polecił, akurat mnie skorzystały z tej pomocy. To też taki przykład ciekawy właśnie a propos opieki, to nawet nie była opieka współdzielona, tylko tak zwany model gniazdowy, że rodzice tak bardzo chcieli uchronić dzieci od tych negatywnych skutków rozstania, że wypracowali taki model, że dzieci zostały w tym mieszkaniu i wspólnym tam była trójka chłopców w różnym wieku i tydzień był tata z dziećmi, potem tata się wyprowadzał i na tydzień się wprowadzała mama. Przy czym te mieszkania ich własne, które dodatkowo jeszcze mieli, były bardzo blisko. Okay. I faktycznie po roku, jakby ja nie jestem pełnomocnikiem, więc pełnomocnicy bardzo często wiedzą, co się dzieje z ich klientami. Ja jestem mediatorem, a mediator powinien być musi być bezstronny. Jeżeli mediator nie umie być bezstronny, no, to nie może być mediatorem. Ale zdarzyło właśnie się tak, że po roku i osobno pan, i osobno pani napisali mi maila, że bardzo mi dziękują za pomoc. Ta opieka funkcjonuje, oni są już po rozwodzie i te emocje wszystkie poszły w dobrym kierunku. A z drugiej strony ostatnio miałam właśnie taką mediację, gdzie para przyszła, bo planowali rozstanie. Kosztowało ich to bardzo dużo emocji, bo była córka, jedna córka nastoletnia, gdzie i ani jedno, ani drugie nie chciało się z nim rozstawać. I słuchając ich i na spotkaniach wspólnych, na tych mediacjach indywidualnych, zapytałam ich, czy nie chcieliby skorzystać z pomocy psychologa. Psychologa właśnie dla par. Okay. I ci Państwo dzięki mediacji trafili do psychologa i psycholog ich pogodził. Więc mam nadzieję, że jakby to, ta zgoda będzie na dłużej. I że jednak nie trafią do mnie z powrotem, tylko będą żyli wspólnie razem. Więc zdarzają się takie mediacje, że to można zobaczyć, że jeszcze jest gdzieś tam jakaś iskierka, żeby jakby strony się też nie posuwały do tych dalszych kroków dorastania. No tak, ale tak naprawdę celem mediacji wcale nie jest godzenie par, prawda? Bo to też nie, się spotkało z taką opinią, nie? Że nie, to chcą nas, sąd zaleca nam mediację, myślą, że my się jeszcze pogodzimy. Nie. A to nie jest to, to jest rzeczywiście tak jak można myśleć o biznesie, że to jest takie, siądźmy, zastanówmy się, kto jakie ma zasoby, jakie ma możliwości i ułóżmy z tego taką układankę, która będzie działała po tym, jak już ta nasza rodzina przestanie być rodziną. Mediator jest też w tej wygodnej sytuacji, że ma perspektywę dwóch stron. Słyszy to, co jedna strona mówi na spotkaniu indywidualnym, słyszy to, co druga strona mówi, ponieważ obowiązuje go tajemnica mediacji, to oczywiście nie przekazuje tych rzeczy, więc ma tą wygodną perspektywę, że widzi właśnie szerzej. Bo z tej jakby co do zasady w konflikcie. Bo jak to wygląda technicznie właśnie taka mediacja? To, bo rozumiem, to nie jest tak, że razem przychodzimy i wszystkie spotkania są razem z tego. To zależy. To zależy. Jestem ciekawa. Myślę, to zależy, jak bardzo są skonfliktowane strony. Albo jak duże już doświadczenie ma mediator i jaki sposób pracy ze stronami przyjmie. Dlatego, że czasami lepiej, żeby te emocje poszły wspólnie. Bo mediator to nie jest sędzia, który ma rozstrzygnąć, to jest osoba, która ma pomóc znaleźć rozwiązanie. Natomiast strony często oczekują od mediatora i tutaj trzeba zawsze, że zdecyduje, albo powie, że ty jesteś zła, czy ty jesteś zły. Stawi się za nami. Dlatego zawsze jak pomagam stronom zrozumieć ich emocje, czy zrozumieć punkt widzenia, to sobie pozwalam na taki żart, że mówię, teraz będę przez chwilę adwokatem pana, ale za chwilę będę adwokatem pani, bo pokazuję właśnie punkt widzenia i to są czasem naprawdę zupełnie drobne rzeczy, że
na przykład tata kupił coś córce, a mama się nie zgadza, bo to ją w jej mniemaniu kolokwialnie więc rozpuszcza, ale zawsze się śmieje dobrze, ale za kilka lat pan wpadnie we własne sidła, bo ona to założy i pan zadzwoni do mamy i powie, dlaczego jej pozwoliłaś to założyć, przecież ona ma dopiero 15 lat, więc to są czasami takie drobiazgi, ale od tych drobiazgów się zaczyna, więc rolą mediatora jest też tak prowadzić tę rozmowę, żeby strona zobaczyła perspektywę drugiej strony. Dlatego, że jak jesteśmy w konflikcie i mówimy, to my nie słyszymy tej drugiej strony, bo my już się nastawiamy na odpowiedź. I to jest właśnie tak, że te emocje zalewają nam tak naprawdę zdrowe myślenie, a jeżeli pozwolimy tej stronie się wygadać, pozwolimy potem, czy pokierujemy tą rozmowę tak, że druga strona nas usłyszy, to można znaleźć rozwiązanie. Oczywiście mediacje to tak jak w przypadku alienacji. Jeżeli są osoby, które stosują tą przemoc, no bo alienacja jest przemocą, to nie zawsze ta mediacja jest możliwa. No właśnie, a czy w tym doświadczeniu zawodowym, jak, bo pod, jakby zamykając ten temat, nie ma tego scenariusza, czyli jest to tak indywidualnie dopasowane do sytuacji, do związku, do konfliktu, do skutków tej mediacji, ale jeżeli przychodzi do nas para, którą no widać ewidentnie, że stosowana jest alienacja, jak to wygląda? Czy to jest taki moment, kiedy można podjąć mediację? Czy to jest taki moment, kiedy na przykład może pani powiedzieć, czy państwo sobie zdają sprawę, że stosujecie alienację rodzicielską, która jest krzywdząca dla dziecka? Czy to jest tak, że pani to widzi, ale... Mediator powinien tak kierować rozmową, żeby strona sama sobie uświadomiła to. Jasne. Żeby ich nie osądzać, bo oni też... żeby im pokazać jakby skutki ich postępowania, ale żeby oni się poczuli bezpiecznie, żeby się nie czuli atakowani, czy żeby nie czuli się, że ktoś wydaje na nich wyrok. Natomiast to też jest takie miejsce, gdzie jeżeli jedna strona stosuje przemoc, którą jest alienacja, to też mediator ma prawo to zatrzymać tak naprawdę. Bo bardzo często właśnie to dobre dziecka jest nadużywane i się słyszy, i to jest różnie, i od ojców, bardzo często też od mam, że dobro mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze i tylko to dobro dziecka jest jakby taką przesłoną do tego, żeby te zachowania mnożyć, więc trzeba tutaj dopytywać, trzeba pogłębiać te pytania, trzeba temat drążyć, natomiast zdarza się tak, że ten konflikt jest tak duży, że tutaj no, strony powinny wrócić do sądu, albo czasami bym też mogła pokusić się o takie powiedzenie, że strony przystępują do mediacji, jeżeli mają pełnomocników, jeżeli pełnomocnicy ich zachęcają, jeżeli pełnomocnik albo nie jest przekonany do mediacji, albo widzi, że ten konflikt jest tak duży, czy ta alienacja jest tak ogromna, że wie, że potrzebne jest tutaj postanowienie sądu, bo nawet jeżeli przyjdą i podpiszą jakąś ugodę, wypracują to porozumienie, a nic się czuję, nie dzieje, tak wiedzą, że to nie ma sensu, no to też jakby prowadzą swojego klienta tak, żeby no jednak sąd wydał tutaj rozstrzygnięcie. A czy zdarza się, że pary przychodzą na mediację po to, żeby mieć dokument do sądu, który nie wiem, ułatwi, przyspieszy decyzję sądu, że no staraliśmy się, byliśmy na mediacjach, no nic się nie udało, więc Wysoki Sądzie, to musimy szybko, jak najszybciej podjąć decyzję, że nie możemy być parą. No bo trzeba powiedzieć o tym, że tak jak wspomniałam, mediacja jest poufna, więc jeżeli strony nie zawarły porozumienia i nie podpisały ugody, to do sądu trafia tylko protokół, że pani A i pan B mediowali, nie zawarli porozumienia, czy tam nie podpisali ugody, więc tutaj nie ma nic w tym protokole. Ale jest dokument, tak jak pani powiedziała, że strony mediowały, więc zdarza się tak, strony się nawet godzą ze skierowania sądu na tą mediację, dobrze, miejmy to z głowy. Także zdarza się tak. To jest bardzo, bardzo rzadko, ale zdarza się. A jak pani ocenia, ile par, które trafia na mediację, stosuje alienację rodzicielską? Nie robiłam takich badań, ale z własnej intuicji, doświadczenia. Znaczy uważam, że nieświadomie mniej niż świadomie. Że częściej jest tak, że jeżeli ktoś już stosuje tą alienację, to jest to świadome. Myślę, że około połowy tych par, które przychodzi, stosuje tą alienację. Stosuje. No właśnie, a w tym wszystkim jest dziecko, prawda?
Mam pytanie o takie porozumienie rodzicielskie, bo to jest dokument jakby, który jest taką finalną częścią, prawda, takiej mediacji. Zwłaszcza na przykład w mediacjach rozwodowych, to jest często taki dokument, który jest potem osnową wyroku rozwodowego. Gdzie, gdzie sąd, jakby nawet teraz pandemia już wymusiła albo wprowadziła takie rozwiązania, że jeżeli strony, nie mam takiej wiedzy, jak często się to zdarza, ale stron z mediacji słyszę, czy od koleżanek mediatorów, czy pełnomocników, że tak się zdarza, że jeżeli strony się rozwodzą i nie mają konfliktu i wypracują porozumienie rodzicielskie, złożą je raz wraz z pozwem rozwodowym do sądu i druga strona odpisze na ten pozew, że jakby przychylając się do tego wniosku, no to sąd nawet na posiedzeniu niejawnym jest w stanie wydać wyrok rozwodowy, właśnie traktując to porozumienie jako osnowę wyroku rozwodowego. I rozumiem, że takie porozumienie rodzicielskie wcale nie musi być stworzone przez prawnika, może też być stworzone przez mediatora. Ja zawsze mówię, może być stworzone przez mediatora, jeżeli mediator ma wiedzę, doświadczenie. Tak. Natomiast zawsze, jeżeli strona się czuje bezpiecznie, to ja jestem takim mediatorem, któremu prawnicy nigdy nie przeszkadzają. Czasami nawet na mediacjach, kiedy ktoś się pyta, czy mogę przyjść z mediatorem, to zawsze mówię, że jeżeli pan się, czy pani będą się, państwo czuli bezpiecznie, to to mi pełnomocnik nie przeszkadza. Okay. To państwo są jakby gospodarzami tego spotkania, państwo decydują, w jakich warunkach się państwo będą czuli bezpiecznie, więc jeżeli państwo chcą, to serdecznie zapraszam. Zdarza się, że strony przychodzą z pełnomocnikami, zdarza się, że strony przychodzą same. Czyli można powiedzieć, że jest to forma wypracowania tego porozumienia, które jest w pewnym sensie nieodzownym dokumentem rozwodowym. Tak, bo tam prawda? Są podstawowe rzeczy, jak miejsce pobytu dziecka, czy jeżeli jest to opieka naprzemienna, jak to wygląda, jak mają wyglądać kontakty, jak mają czasami takie techniczne rzeczy wyglądać, czyli gdzie jest paszport dziecka, czy rodzice informują się, jak wyjeżdżają dłużej na wakacje, gdzie wyjeżdżają. Kwota alimentów, na jakie konto będzie przelewana, gdzie kwota 500 plus, na które konto. Czasami no, są rzeczy, których jakby sąd już nie ujmie w tym wyroku rozwodowym, natomiast są rzeczy, które strony chcą ustalić i daje im to poczucie bezpieczeństwa. I bardzo często jest tak pewnie, że oni z tego porozumienia, tak jak powiedziałam, chowają je do szuflady i te rzeczy się już samoistnie dzieją, jeżeli są świadomi. Dogadać, bo są gdzieś tam. Tak, czy to, że mamy napisane, że święta będą, nie wiem, Wigilię od godziny 15 do pierwszego dnia świąt, do godziny której z mamą czy z tatą, no to jest na papierze, a strony się potem zupełnie inaczej porozumiewają, bo wiedzą, że to nie jest dokument, który ma im wiązać ręce, tylko to jest coś, ta baza, którą tak, albo taki dokument na wypadek wojny, gdyby te emocje kiedyś poszły nie w tym kierunku, a oni się porozumieli. Albo gdyby nagle się okazało, że jedna ze stron po prostu się nie wywiązuje. Tak, ale też zaniedbuje, na przykład znika, unika kontaktu, prawda? Ale bo, też trzeba albo rodzinę na przykład, bo tam się tłumaczy różnymi sytuacjami, prawda? To też trzeba pamiętać, że tak jak powiedziałam, to nie jest serograf, który podpisujemy do końca życia. Jeżeli jakiekolwiek okoliczności się u nas zmienią, sytuacja życiowa, różne rzeczy gdzieś tam, na które mamy wpływ albo nie mamy, to zawsze możemy przyjść do mediatora i jakby na nowo to porozumienie wypracować. Dlatego, że nie trzeba iść do sądu, żeby rozwiązywać kwestie miejsca pobytu dziecka, kwestie alimentów, kwestie kontaktów, bo można przyjść najpierw do mediatora ze zlecenia prywatnego, wypracować porozumienie, podpisać ugodę, złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. To jest szybszy też sposób. A czy są takie sytuacje, bo niektóre pary na przykład nie mają ślubu, a dochodzi do tego, że przestają ze sobą mieszkać, jakby w pewnym sensie do rozwodu, ale no, nie muszą tego dokonywać formalnie, to rozumiem, że taka wizyta u mediatora właśnie w celu porozumienia rodzicielskiego też jest wskazana, dlatego że tutaj dalej mamy te kwestie, które są do ustalenia, czyli bez znaczenia, czy strony były małżeństwem, czy strony żyły w konkubinacie, w partnerstwie, jakkolwiek to nazwiemy. Tak samo, jeżeli mają dzieci, no to dalej pozostaje do uzgodnienia kwestia miejsca pobytu dziecka, sposobu dzielenia opieki, czy kwestie alimentacyjne. A czy do mediatora może przyjść jedna ze stron? Widać, że jest opór ze strony partnera, partnerki, nie ma, nie
nie ma tej chęci, żeby pójść do mediatora, ustalić kwestię, ale czujemy, że potrzebujemy, chcemy na przykład, nie wiem, dowiedzieć się, w jaki sposób mogę, nie wiem, nie mamy prawnika jeszcze wybranego, ale chcemy sobie poukładać, czy też jest możliwość, żeby jedna ze stron przyszła do mediatora, żeby, no... Znaczy, trzeba powiedzieć, że mediator nie świadczy porad prawnych. To trzeba bardzo jasno wyartykułować. Jeżeli chodzi o poradę prawną, no to ja serdecznie zapraszam, żeby strony jednak poszły do profesjonalnego pełnomocnika. Dlatego, że mediator może opowiedzieć, jak wygląda mediacja, może wyjaśnić, jak wyglądają składowe części mediacji, może nawet na prośbę strony zadzwonić do drugiej strony i zaproponować mediację, ale nie powinien świadczyć porad prawnych, bo mediator jest bezstronny, więc jeżeli przychodzi strona, zresztą jeżeli przychodzi strona do mediatora i mediator pokusiłby się o poradę prawną, no to w tym momencie już przestaje działać ta zasada bezstronności. Jasne, rozumiem. Zdarza się tak, że do mediatorów, jeżeli mediatorzy mają takie, bardzo często mają takie godziny dyżurów, kiedy można przyjść i zapytać o mediację, czy gdzieś tam wolontaryjnie świadczą takie, mają takie godziny właśnie mediacyjne i można, takie spotkania, gdzie można przyjść porozmawiać, ale to profesjonalny mediator powinien jakby trzymać się tych zasad, żeby nie świadczyć porad prawnych, no bo to jest mediacja, a to jest ważne, żeby właśnie strona się czuła bezpiecznie. A czy możemy do mediacji zaprosić teściową albo teścia, tak? Czyli no jeszcze z tym partnerem, partnerką jakoś tam dogadujemy się, ustaliliśmy pewne kwestie, ale widzimy, że mamy dosyć duży spór z na przykład z rodzicami ojca, matki, dziecka i chcemy z nimi sobie ułożyć relacje. No wiemy, że to będzie trwało do końca życia, musimy sobie jakoś ułożyć to, czujemy, że coś jest nie tak na tym polu relacyjnym. Czy to też jest pole do jakichś... Znaczy, można zawsze takie rzeczy mediować. Często też zdarza się, że z sądu są kierowane do mediacji sprawy między dziadkami, a właśnie byłymi zięciami, byłymi synowymi, dlatego że na przykład syn, córka gdzieś tam pracują za granicą, nie ma ich w Polsce, dziecko zostaje z byłym zięciem, czy z byłą synową i dziadkowie przestają z dnia na dzień mieć kontakt z wnukami, bo nie ma zgody na te spotkanie. Okay. Byli tak związani, że cierpią dziadkowie, no i na pewno cierpią też dzieci. Często zdarza się tak, że dziadkowie składają do sądu wnioski o ustalenie kontaktu, no bo mają do tego jak najbardziej prawo i sądy kierują stronę do mediacji. Natomiast ja nigdy nie miałam takiej mediacji, żeby ze zlecenia prywatnego strona, która jest po rozstaniu, próbowała sobie ułożyć te relacje. Natomiast kiedy w Gdyni u Franciszkanów miałam takie godziny, kiedy można skorzystać z pomocy właśnie mediatora, to zdarzało się tak, że przychodziły właśnie babcie, dziadkowie, czy ja mogę im pomóc i kilka takich mediacji po prostu w ramach pomocy miałam, kiedy no nie kończyło się to żadnym porozumieniem podpisanym przez stronę, ale mogły chociaż te strony jakby mogły wyciszyć te emocje, mogły powiedzieć sobie, co ich boli i czuły się bezpiecznie, bo był to mediator, który jakby ich nie osądzał, a który miał na celu wypracować to porozumienie. A czy w mediacjach jest możliwy udział dziecka? To zależy od wieku dziecka, od dojrzałości mediatora. Natomiast co do zasady na mediację przychodzą rodzice. Nawet jeżeli dziecko jest tam 16-18-letnie. Jeżeli będzie zgoda rodziców, to takie dziecko można przyjść. Może przyjść takie dziecko. Natomiast no, wtedy też ważne, żeby to było spotkanie już indywidualne. A czy dzieci czasami na przykład chciały mieć spotkanie mediacyjne, bo nie dogaduje się z tatą, która z nim nie mieszka, albo z mamą? Nastolatkowie, tak. Tak? Nastolatkowie, ale to już tacy starsi nastolatkowie. Tak. Bardzo często jest też tak, że nastolatkowie, ostatnio też miałam taką mediację, kiedy 19-letni syn wyprowadził się od rodziców do babci. W domu była stosowana przemoc psychiczna. No i musiał złożyć wniosek o ustalenie alimentów do sądu. I sąd
sąd wysłał rodziców tego 19-letniego syna do mediacji. Mhm. No i tam było, faktycznie, no takie rzeczy się zdarzają. Jasne. I to są trudne mediacje, bo bardzo często jakby dziecko jest w tej trudnej sytuacji, bo nie ma takiego doświadczenia życiowego, nie ma takiej pewności siebie. I tutaj no, bardzo emocjonalne pewnie. Duża rola mediatora, żeby zadbać o, oczywiście mediator wciąż musi być bezstronny, wciąż musi być neutralny wobec tego, z czym przychodzą strony, czyli jego osobiste doświadczenia czy osobiste poglądy nie mogą mieć wpływu na to, jak ta mediacja wygląda, ale no, musi też zadbać o równowagę stron, czyli jeżeli ta strona młodsza, tak, jeżeli to dziecko potrzebuje wzmocnienia, to musi tak poprowadzić mediację, żeby oni na tych mediacjach czuli, bo oni dwie strony czuły bezpieczeństwo. A gdzie można w ogóle uzyskać informację o tym, gdzie znaleźć mediatora? Bo tak jak no, prawnika dosyć łatwo znaleźć, gdzieś tam terapię psychologa też można gdzieś sobie z tym poradzić, natomiast z tym mediatorem to już chyba nie jest taka prosta rzecz. Gdzie, czy jest jakaś baza, czy jest jakieś... Jest. Miejsce, gdzie ta informacja jest taka bardziej dostępna. Jest taka baza, no przede wszystkim przy sąda, na stronie sądu okręgowego, każdego sądu okręgowego jest baza stałych mediatorów sądowych. To są ci mediatorzy, którzy są wpisani na listę przy prezesie sądu. Są również mediatorzy, którzy nie są, mają wszelkie uprawnienia mediatora, którzy mediują, nie są, jakby nie mieli potrzeby, żeby wpisywać się na taką listę stałych mediatorów sądowych. Są stowarzyszenia, gdzie, które zrzeszają mediatorów i tam też można skorzystać z ich pomocy. Czasami mediatorzy mają też swoje profile na Facebooku, mają swoje strony, a przede wszystkim, no, tak jak chyba w takich wrażliwych zawodach, bardzo często jest tak, że strony polecają. Jeżeli mamy kłopoty i korzystamy z pomocy czy pomocnika, czy zwierzamy się komuś, komu ufamy, tak. No to jeżeli już gdzieś tam jest mediator, który działa, no to często też słyszymy, tak, że w rodzinnych sprawach, no to specjalizuje się ta i ta osoba, słyszałam, że ta osoba pomaga. Czyli prawnik też może być taką osobą, do której, którą można poprosić o kontakt. Tak, do mediatora. Też może. No i wszystkie na stronie sądu okręgowego w zakładce mediatorzy jest cała lista mediatorów, którzy są wpisani na listę i tam są wszelkie dane kontaktowe do mediatora, wykształcenie, mediacje, w których się specjalizuje, no bo każdy gdzieś tak, tam, tak. No to już pomysł. No biznesowe pewnie jakieś tam... Mediacje gospodarcze, mediacje są, jest też lista mediatorów, którzy są uprawnieni do mediacji w postępowaniach karnych, także jakby tutaj... No tak, bo my dzisiaj rozmawiamy o tej rodzinie, o tej alienacji rodzicielskiej, o tym kryzysie takim okołorozwodowym, ale tak naprawdę mediację można też wykorzystać, jeżeli po prostu jest spór w rodzinie i gdzieś tam żeśmy się zapętlili wokół jakiegoś tematu, nie wiem, decyzja o tym, czy mamy mieszkać w Polsce, czy się wyprowadzić, czy mamy podjąć pracę w innym mieście, jest mnóstwo spraw, prawda? Czy gdzieś tam związane z wychowaniem nastoletnich dzieci, czy one mają studiować za granicą, czy nie to mają. To zawsze warto skorzystać z pomocy mediatora, żeby nie eskalować konfliktu. Bo tak jak wspomniałam, mediacja nie musi się kończyć podpisaniem ugody, a mediacja to jest takie miejsce, w którym strony też wentylują te swoje emocje, czy właśnie mogą powiedzieć o tym, gdzie jest źródło tego konfliktu. Natomiast jeżeli potrzebują też gdzieś tam tutaj mocniejszego wsparcia, no to wtedy polecam już psychoterapeuta, psychologa. Czy jeszcze jakieś na koniec podsumowanie, coś płynie z takiego doświadczenia, co mogłabyś Pani poradzić parom, które są w takim kryzysie? Na pewno zawsze to mówię, że lepiej najpierw pójść do mediatora, niż pójść do sądu. Mhm. Dlatego, że tutaj mamy przede wszystkim wpływ na rozwiązanie, bo to trzeba bardzo mocno podkreślić. Na mediacjach to my strony, które przychodzą, które mediują, są autorami swojej ugody, są autorami swojego rozwiązania. Więc to one miały wpływ na to rozwiązanie, to one z pomocą mediatora, ale jednak one je wypracowały i one też jakby bardziej szanują często to rozwiązanie, bo to jest ich rozwiązanie. I to trzeba powiedzieć, że jeżeli przyjdziemy do mediatora, to będzie to nasze rozwiązanie i na pewno będziemy, nawet jeżeli będzie trudno, bo bardzo często jest trudno, to tak jak przy tych rozwodowych mediacjach czasami strony przychodzą, no my jesteśmy
żeśmy we wszystkim dogadali. No, będzie szybciutko. No i gdzieś potem tam, i potem się zaczynają schody, także to albo czasami strony, które właśnie przychodzą takie skonfliktowane i wydaje się, że będzie trudno, okazuje się, że te rzeczy właśnie wprost przeciwnie, one idą szybko, więc ja zachęcam bardzo do mediacji. Żeby spróbować. Tak, żeby chociaż spróbować. Dać sobie szansę na rozwiązania, a myślę, że Pani się ze mną też zgodzi, że nam wszystkim naprawdę zależy na tym, żeby to dziecko było w centrum i żebyśmy w tych sytuacjach kryzysowych zadbali o dzieci, które są w niekomfortowej sytuacji, ponieważ są małe, nie mają wiedzy, są bardzo emocjonalnie związane z obojgiem rodziców i mają naprawdę prawo do tego, żeby ta przyszłość pomimo spory, pomimo kłótni dorosłych osób była dla nich bezpieczna i spokojna, bo to gwarantuje ich dojrzałe, fajne życie, no i wyposażenie w takie bardzo ważne zasoby, które potem pozwolą też w dorosłym życiu rozwiązywać swoje problemy. Dziękujemy Państwu za spotkanie, ogromnie się cieszę, że byliście z nami. Zapraszam do korzystania z mediacji u nas w Gdyni. Przy sądzie można na stronie znaleźć namiary. Można też u nas w Kościele Ojców Franciszkanów skorzystać. Jak ktoś chciałby zasięgnąć informacji i spróbować, zachęcamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.